wesołego Alleluja. Będzie o dziwnych kartkach wielkanocnych. Bardzo spodobał Wam się film o dawnych, ciekawych, często dziwnych kartkach bożonarodzeniowych. Ostatnio pisaliście, że fajny byłby podobny film o starych pocztówkach wielkanocnych. Przejrzałem więc dla Was ponad 500 różnych kartek, zarówno z archiwów, jak też z mojej kolekcji. Przyznaję, kilka nawet ostatnio dokupiłem. Wybrałem te najciekawsze, często nazwijmy je inne. Odrzuciłem wszystkie typowe wzory o tematyce religijno-wielkanocnej. Wybrane okazy podzieliłem tematycznie. Jak się bowiem okazuje, tak ważne dla nas święto jak Wielkanoc 100 lat temu było często pretekstem do przekazywania bliskim różnych życzeń, często nietypowych. Zapraszam do oglądania. Większość polskich wolnościowych pocztówek wielkanocnych pochodzi oczywiście z późnego okresu zaborów tuż przed I wojną światową lub nawet z czasu I wojny. Często pewne patriotyczne wartości przekazywane były za pomocą różnych symboli. Dziś kartki te to świadectwo historii i rarytasy kolekcjonerskie. Oto kawalerzysta przecinający szablą jajko, aż pisklęta uciekają. Tak to widzi Wacław Bratyński, malarz znany z wielu widokówek świątecznych. Jak zaś kawalerzysta szablą nie pomacha, to stanie się ofiarą śmigusa dyngusa. Autorem jest Felix Franicz, sędzia i malarz, uwielbiający tematykę wojskową. Bolesław Prus i Józef Ignacy Kraszewski na jajku. A może ktoś woli jajo z Kazimierzem Pułaskim? Precyzyjnie to Kazimierz Michał Władysław Wiktor Pułaski, nasz wielki patriota i dowódca konfederatów barskich. Ta kartka wydana w 1914 roku pod zaborem rosyjskim musiała nieźle ruskim dopiec. Wesołego Alleluja życzy para ubrana w tradycyjne stroje szlacheckie. Za czasów zaborów był to odważny pomysł. Dziewczynka ma na sobie strój kościuszkowski. Kartka wydana w zaborze austriackim w 1912 roku przez wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich była ryzykowną inicjatywą. Smutni żołnierze w okopach, smutna Wielkanoc w straszliwej atmosferze I wojny. Nie ma tradycyjnego wesołego Alleluja. 600 tysięcy Polaków zginęło, zmuszone do walki w nie swojej wojnie. Pocztówki o tematyce ludowej od dawna cieszyły się ogromną popularnością. Owa ludowość podkreślała przecież patriotyzm. Dla Polski, ledwo odradzający się po ciemnych czasach zaborów, tych wartości nigdy nie było zbyt wiele. Najwięcej takich kartek tworzyli oczywiście znani polscy artyści, głównie z okręgu krakowskiego. Naszym niezastąpionym malarzom fantazji nie brakowało. Dwie śliczne dziewczyny dźwigają jajo z barankiem wielkanocnym. Na głowach mają tradycyjne czapki krakowskie. Rozkoszny widok, prawda? Śmigus dyngus, obowiązkowy temat w wielkanocnych pocztówkach Wacława Boratyńskiego. Ile ich namalował? Trudno zliczyć. Kolejka linowa czy kolejka jajkowa? Góral pozdrawia jadące jajka i znów Wacław Boratyński. Biedni chłopi, ale szczęśliwi? Chyba nie. W skupieniu zajmują się baziami. Włodzimierz Tettmajer uwielbia malować takie sceny. Flisak spływa z ogromnymi pisankami. Pewnie jest mistrzem w spływaniu tratwą, bo takie jajka to rzecz delikatna. Pokazał nam to oczywiście Wacław Boratyński. Piękna i nastrojowa scena przed drewnianym kościołem. Ksiądz święci potrawy wielkanocne. Tę atmosferę zawdzięczamy malarstwu Tadeusza Lubicza Rybkowskiego. Spójrzcie, jakie barwy i jaka perspektywa. Wizerunki dzieci królują na dawnych kartkach świątecznych. O, na przykład taki chłopiec. Przede wszystkim na wielkanocnych symbolizowały niewinność i odradzające się na wiosnę życie. Dziecięce modele i modelki przy okazji sesji zdjęciowych zmuszane były przez niezbyt zdolnych choreograficznie fotografów do przyjmowania nienaturalnych póz. Musiały się też sztucznie uśmiechać. Stąd dziś na wiele takich pocztówek patrzymy
z przymrużeniem oka. Trzy aniołki wystają z jajka, zaraz nie trzy, a dwa, bo środkowy nie ma skrzydeł, ale za to grozi. Bądźcie grzeczni, ostrzega. Tak to jest, jak fotograf zmusza dzieci do uśmiechu, radość przez zaciśnięte zęby. Uroczy. Tu zebrano aż cztery modelki. Widać, że chyba są zadowolone. W kupie raźniej. Dziewczynka ledwo dźwiga kosz z jajkami, więc uśmiechu brak. Chłopcu wielkie jajo na plecy włożyli i kazali nieść. Na szczęście jajo jest z papieru, a chłopak silny, więc się uśmiecha. Tu bosa dziewczynka też ledwo dźwiga kosz z jajkami. Towarzyszą jej kury. Ciekawe, czy żywe. Nastrojowo, prawda? Jak kolorowo jajko na wózku. Takimi wózkami bawiły się niegdyś dzieci. Dziś chętnie wykorzystywane są jako kwietniki. Tanie nie są. Jajka w taczce i dzieci się bawią. Wiejska taczka to przedmiot stylowy. Pięknie się prezentuje. Dziewczynka z rowerkiem. Jajko przyklejone do opony i do tego kura. Coś tu chyba fotograf przesadził z tą wizją. Za to rowerek wspaniały. Tak przytrzymać kurę, żeby pozowała? Trudna sztuka. Do tego te pisklęta. Dzielna dziewczynka. Chyba, że kura jest wypchana, bo i tak niegdyś u fotografa bywało. Odjeżdża nam dziewczynka samochodzikiem, zabawką wsiną dal. Skoro poruszyłem temat znanych polskich malarzy, warto go kontynuować. Zerknijmy na choć kilka ich dzieł. W dawnych ciężkich dla artystów czasach był to dla nich niekiedy jedyny sposób zarabiania na życie. Do dziś zachowało się mnóstwo kartek świątecznych będących prawdziwymi dziełami sztuki. Adam Setkowicz, płodny malarz krakowski, znany nie tylko z setek kartek świątecznych, ale i z cennych dzieł na płótnie, osiągających dziś spore kwoty na profesjonalnych aukcjach. Spójrzmy na cztery wybrane pocztówki. Sześć dziewczynek z barankami wielkanocnymi ustawionymi w szereg. Interesujący widok, prawda? Wiosenny, wielkanocny widok z krakowskiego targu. Impresjonistyczne malarstwo wysokiej klasy. Sprzedawca kropideł. Tu Setkowicz stał się dokumentalistą naszej historii. Rzadko spotykany widok. Nostalgiczna scena wielkanocna. Starzy ludzie idący w kierunku Golgoty. Wesołego Alleluja. Boratyński to postać tragiczna, nieoceniony twórca sztuki użytkowej, ilustrator i świetny malarz posługujący się charakterystycznym stylem. Zginął w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Mężczyzna w stroju ludowym na koniu trzyma ogromną pisankę. Spójrzcie na jego twarz. Typową dla twórczości Buratyńskiego. Pastuszek przygrywa na fujarce. Owce się pasą, sielski nastrój. Dwóch mężczyzn w stroju ludowym walczy o gigantyczną pisankę, czy po prostu ją dźwiga. To już wiedział tylko sam artysta. Włodzimierz Tetmajer i scena święcenia potraw wielkanocnych. Wspaniała kreska u artysty, który, nie wiem czy wiecie, jest też autorem postaci chłopskich w panoramie racławickiej. Józef Krasnowolski, zdolny uczeń Malczewskiego i Wiczółkowskiego, zarabiał na życie malując kartki pocztowe. Zmarł w 1939 roku, zapomniany przez przyjaciół. Dziś znów odkrywamy jego malarstwo pełne barw i nastroju. Wincenty Wodzinowski. Spójrzcie na tą pocztówkę. Malarz był znakomitym realistą i symbolistą. Coś magicznego i niepowtarzalnego jest w postaci tego chłopca dzielącego się jajkiem. Stanisław Wójcik. Rzeźbiarz związany z Krakowem. Zwiedzając to miasto na pewno traficie na jego rzeźby, głównie o tematyce religijnej. Ta wielkanocna kartka jest wyjątkowa, bo rzadko kiedy prezentowano na nich rzeźby. Ach, te nowoczesne trendy w sztuce. Nie ominęły one pocztówek wielkanocnych. Różny był tego efekt, czasami ciekawy, innym razem dziwny lub zwyczajnie śmieszny. Szczególnie, gdy ich twórcy odważnie wkroczyli w styl art déco. W obiegu pojawiły się też pierwsze kartki świąteczne, będące po prostu czarno-białymi fotografiami. To też był przejaw nowoczesności. Faktycznie, niektóre nawet dziś możemy uznać za nowatorskie. Kajakarka dzielnie transportuje wielką pisankę. Co ważne, ma figurę sportowca, a nie jakiejś chudej modelki.
Samolot przelatuje nad Kurczętami. Wesołego Alleluja życzą polscy lotnicy. Pozostając w atmosferze lotniczej, tu pilot bombarduje pola pisankami, ale najwięcej trzyma dla siebie wesołego Alleluja. Ta kartka ma 100 lat. Zobaczcie, jak nowocześnie wygląda namalowana ręką Ludwika Stasiaka, znanego malarza i dziennikarza. Dawna czarno-biała pocztówka świąteczna intryguje nowoczesnością. Tu też zdjęcie, a na nim narcyzy i bazie. Jaki świąteczny nastrój jest. Postawić królika na pisance i już mamy kartkę wielkanocną. Królik ma minę nieodgadnioną, ale jest chyba lekko wystraszony. Modelowa rodzina na kartkach wielkanocnych? Tak, w różnych konfiguracjach. Czasami mama z dziećmi, innym razem całe rodziny z licznymi pociechami. Wszyscy radośni w otoczeniu baś i pisanek. Przyjrzyjmy się, jak wyglądała typowa wielkanocna rodzina z importu. Tak, te pocztówki były produkowane często za granicą, a napisy w różnych językach drukowano na nich później. Kobieta z trójką dzieci. Co robią w łódce na stawie? Bardzo tajemnicza kartka świąteczna. Jakie barwy? Dominuje purpura. Wzorcowa rodzina z trójką pociech. Wszyscy zadowoleni. Tutaj zaś mało świątecznie. Co ma klatka z ptakiem do Wielkanocy? Tej zagadki nie udało mi się rozwiązać. Dzieci się uśmiechają, a tymczasem rodzice za stołem zajmują się sobą. Mama pokazuje dzieciom małego kurczaczka, a tatuś chyba bardziej mamą jest zainteresowany. Mama z dziećmi w okienku pilnuje, żeby młodsze z parapetu nie spadło. Starsze dziecko chyba coś chce od rodzicielki, pewnie prezent. Młodsze cieszy się jajkiem. Może w środku jest jakaś niespodzianka? Jakie wielkie jajo. To chyba pisanka dinozaurowa. Dziecku chyba się chce spać. A może wie, co jest w środku? Pewnie pusto. Wiem, że na to czekaliście. Każda okazja niegdyś była dobra, żeby pokazać miłosne sceny na kartkach świątecznych. Oczywiście sceny bardzo grzeczne. Ten trend nie ominął kartek wielkanocnych. Istnieją tysiące pocztówek z obściskującymi się parami. Byli to oczywiście zawodowi modele. Wybrałem dla Was kilka najciekawszych. Amant namiętnie przyciąga partnerkę. Będzie się działo. Chyba niezbyt wielkanocnie. Ta para maluje wielką pisankę. Co tam na niej będzie? Tego nie wiemy, bo ta sama para po pomalowaniu jajka zabrała się do czegoś innego. Ten amant to mi trochę wampira przypomina. Chyba coś tu scenografowi nie wyszło z makijażem. Cóż za romantyczna wielkanocna scena. No, może trochę mniej wielkanocna, a bardziej miłosna. Czy też macie wrażenie, że ta pani grozi temu panu wielkim jajem? Coś w stylu, jak się ze mną nie ożenisz, to dostaniesz w łeb pisanką. Dama w kibici objęta. Trochę czułych słówek do ucha i co dalej? Chyba nic, bo panna patrzy dość chłodno w dal. Tu sprawa prosta. Uchwyć za kołnierz i jesteś mój. Parasol jajeczny. Oj, fotograf miał fantazję. Scena w salonie. Może to filozoficzna dyskusja nad jajkiem. Co było pierwsze? Jajo czy kura? Tylko, że jajo chyba od strusia. Mówi się, że pięknych kobiet nigdy nie za dużo w dziełach sztuki. Nurtuje mnie jednak pewna myśl. Po co tworzono takie ilości pocztówek z wizerunkami kobiet? Jakby nie było o charakterze świątecznym. Ba, żeby jakaś dama szła do fotografa i wysyłała swoje zdjęcie bliskim jako kartkę wielkanocną, to mogę zaakceptować. Tu jednak mamy do czynienia z obcymi kobietami zawodowymi modelkami na kartkach. Po co ludzie wysyłali sobie takie wizerunki modelek świątecznych? Nigdy chyba tego nie zrozumiem. Dama z baziami. Mamy przed sobą trochę taki wiecheć. Za to dziewczyna ma dodającą jej uroku szparę między zębami.
kobieta, anioł. Tylko scenografowi trochę lewe skrzydło nie wyszło, jakby postrzępione. Może to upadał anioł, albo upadający. Piękna dziewczyna w naturalnej pozie zalotnie się uśmiecha. Królowa kartek wielkanocnych. Tu urocza modelka patrzy zalotnie w dal. Wyniosła dama z wielką pisanką u pasa patrzy na nas z góry. Ma na sobie wspaniale haftowaną suknię. A tu co? Nie było normalnego jajka, tylko fotograf wyciął z kartonu płaskie? To na ścianę? Dziewczyna z wielkim jajem po lewej stronie. No chwila. Tu z jajem po prawej. Oszczędność na modelkach. Jaja są tak ciężkie, że trzeba do nich niesienia koromysła. Dla niezorientowanych to po prostu nosidło do dźwigania na przykład ciężkich wiader. To drewniane z łańcuchem. Tu biedne dziewczę obciążono koszem pełnym bazi. I jeszcze jaja dźwigać musi. Nie ma siły się nawet uśmiechnąć. Kobieta i... no właśnie co? Trwają dyskusje. Czy to jakaś wymęczona kura, czy może wielki gołąb? Cudze chwalicie, czyli obce modelki. Na koniec więc piękne, nasze polskie dziewczyny uwiecznione przez malarzy. Oto docieramy do oczekiwanego finału. Pokażę różne dziwne pocztówki świąteczne. Wyobraźcie sobie, że niegdyś Wielkanoc takie obfitowała. Nawet miałem kłopot z wyborem. Pamiętajcie jednak, że to mój subiektywny wybór. Dla jednego dziwne jest to, dla innego tamto. Często owa niezwykłość kartki wynikała z nieudolności jej twórcy. Weźmy też pod uwagę, że to, co kiedyś było rzeczą zwykłą, dziś wydaje się nam dziwne. Owce się pasą na hali i do tego zdjęcie zajmuje tylko pół kartki. Panorama wykonana przez doktora A.M. Wieczorka. Dość ładna, ale jakaś niedokończona. Ta kartka wygrałaby konkurs na najbardziej przeładowaną obrazkami pocztówkę świąteczną świata. Nie patrzcie zbyt długo, bo można oczopląsu dostać. Wściekły kurczak polujący na motyla? Dziwna scena. Jak już kurczak motyla wciągnął, to teraz pogrywa na pianinie. Takie życie kurczaków na Wielkanoc. Tu mamy paradę kurczaków z wyczeszczem. Groźnie patrzą jeden na drugiego i im oczęta na wierzch wychodzą. Tu kurza para z kurczątkiem musi się rozliczyć z jaj wielkanocnych. Jakieś prastare dyrektywy unijne? Zające grają jazz, a kurczęta tańczą. Typowy zwyczaj wielkanocny. Kogoś chyba jednak to poniosło. Niby taka zwykła kartka z barankiem, tylko jakoś ten świński łeb patrzy na nas zrezygnowanym wzrokiem. No, wino też jest. Takie święta. No to już szczyt. Jamnik, but męski i kurczaki. To już są naprawdę jaja. To nie wielkanocne. Warto jednak zerknąć na odwrotną stronę kartki. Mamy życzenia nie byle jakie, bo idą do Paryża. Wesołych świąt życzy Juras i Bolek. Na koniec data 1912 rok i rosyjski znaczek zaborcy. Na koniec szok. Oto dama podaje na tacy łeb świni z jabłkiem w pysku. Łeb ma na sobie pickelhaube. Opis na odwrocie wszystko wyjaśnia. Wiruś, głowizna. Druga pocztówka nie lepsza. To głowa poddającego się cesarza. Opis na odwrocie. Wiruś w jajku. Gwałtu, pokoju, pokoju. Wydawnictwo Wacława Rolicza nie miało litości nad cesarzem Wilhelmem II Hohenzollernem, współodpowiedzialnym za wybuch straszliwej I wojny światowej. Od razu zaznaczmy, taka kartka z wizerunkiem cara Mikołaja II nie przeszłaby w Warszawie. Podobało się? Sam wgłębiając się w tematykę dziwnych kartek wielkanocnych dowiedziałem się sporo ciekawych rzeczy. Choćby ile artyzmu, emocji i pomysłowości wkładano w ich powstanie. Ciekawe to były czasy, gdy znani malarze utrzymywali się z malowania kart świątecznych, a masowo wysyłano życzenia z modelkami i modelami. Jednak z całym szacunkiem dla tamtych lat,
Ja sam bym na pewno zdjęcia obcej baby nikomu na święta nie wysłał, choćby pozowała z gigantyczną pisanką. Zachęcam Was do kolekcjonowania pocztówek świątecznych, szczególnie tych patriotycznych, tak jak ja to robię. Niektóre z nich nabierają sporej wartości. Wiem, bo czasami kupuję jakieś ciekawe egzemplarze. Dziękuję za obejrzenie filmu i życzę Wam oczywiście wesołego Alleluja na Wielkanoc, tak jak na starych widokówkach. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnego filmu, będzie bardzo interesujący. A ja idę wysłać kartki świąteczne.